Cześć, zapraszam na poradnik, w którym pokażę, jak wykonać ozdobne wykończenie robótki wykonanej przy użyciu kwadratowych elementów, które nazwałam Janek. Zapraszam. Jak wykonać kwadrat pokazałam w innym poradniku. Link w opisie filmu. Znajdziesz tam również sposób łączenia tych elementów. Połączyłam 4 elementy. Ty połącz ich tyle, ile chcesz, jak dużą robótkę potrzebujesz. U mnie połączone elementy dały kwadrat o boku 28 cm. Możesz elementy połączyć w większy kwadrat czy prostokąt. Możesz wykonać nie tylko serwetkę czy bieżnik. Może z tych elementów powstać na przykład firana czy letni ażurowy szal. Co by to nie było, to ozdobne obrobienie robótki nada się idealnie. Zapraszam. W poradniku szydełkuję kordonkiem maksimum przyjemności, to jest bawełna 565 m na 100 g. Kolor 1517, pomarańczowy. Piękny, energetyczny kolor. Używam szydełka 1,5 mm. Zaczynamy. Ozdobne wykończenie robótki. Zaczniemy od rogu. Wykonamy 2 okrążenia. Pętelka na szydełku. Chwytamy robótkę. Chwytamy za róg. Wykonujemy oczko ścisłe. Nitka zamocowana. Oczko łańcuszka, pół słupek w tym samym miejscu. Tutaj zakończymy okrążenie. 6 oczek łańcuszka na łuk. Wykonamy okrążenie łuków. Pół słupek w tym samym miejscu. Sześć oczek łańcuszka na łuk. Przechodzimy na łuk z poprzedniego okrążenia. Wkłuwamy szydełko w to trzecie środkowe oczko łańcuszka. Pół słupek. Sześć oczek łańcuszka na łuk. Przechodzimy na kolejny łuk z poprzedniego okrążenia. Wkłuwamy szydełko w to trzecie środkowe oczko łańcuszka. Wykonujemy półsłupek. Powstaje okrążenie łuków. Pracujemy dalej. Spotkamy się tutaj na łączeniu elementów. Gotowe. Sześć oczek łańcuszka na łuk. Chwytamy za róg elementu, na którym pracowaliśmy, wykonujemy półsłupek. Myślę, że to bardzo dobrze widać. Sześć oczek łańcuszka na łuk. Chwytamy za róg elementu, na którym będziemy teraz pracować. Wykonujemy półsłupek. I tak to wygląda. Sześć oczek łańcuszka na łuk. Przechodzimy na kolejny łuk z poprzedniego okrążenia. Wkłuwamy szydełko w to trzecie środkowe oczko łańcuszka. Wykonujemy półsłupek. Pracujemy tak
Do kolejnego rogu, robótki. Gotowe? Sześć oczek łańcuszka na łuk. Chwytamy za ten łuk. Na rogu robótki wykonujemy półsłupek. Sześć oczek łańcuszka na łuk. Półsłupek w tym samym miejscu. Sześć oczek łańcuszka na łuk. Kłuwamy szydełko, to trzecie środkowe oczko łańcuszka. Wykonujemy półsłupek. Spotkamy się na końcu okrążenia. Sześć oczek łańcuszka. Okrążenie zamykamy tutaj, gdzie było to jedno oczko łańcuszka na początku okrążenia. Przeciągamy oczko ścisłe. Przechodzimy na łuk. Chwytamy oczko ścisłe. Trzy oczka łańcuszka na słupek. Słupek chwytając za łuk. Kolejny słupek chwytając za łuk. Jeszcze jeden słupek chwytając za łuk. W sumie cztery słupki. Trzy oczka łańcuszka na pikotek. Przeciągamy nitkę przez te dwie pętelki. Przeciągamy oczko ścisłe. Cztery słupki w tym samym miejscu. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Czwarty. Trzy oczka łańcuszka na pikotek. Przeciągamy nitkę przez te dwie pętelki. Przeciągamy oczko ścisłe. Pikotek gotowy. I jeszcze raz. Cztery słupki w tym samym miejscu. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Czwarty. Trzy oczka łańcuszka na pikotek. Przeciągamy nitkę przez te dwie pętelki. Przeciągamy oczko ścisłe. I jeszcze cztery słupki w tym samym miejscu. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Czwarty. Na każdym rogu robótki pracujemy tak samo. W tych miejscach pracujemy tak, jak pokazałam przed chwilą. Następnie przechodzimy na to trzecie oczko łańcuszka. Wykonujemy półsłupek.
trzy oczka łańcuszka na pikotek. Przeciągamy nitkę przez te dwie pętelki. Przeciągamy nitkę, oczko ścisłe, pikotek gotowy. Przechodzimy na kolejne oczko łańcuszka, wkłuwamy szydełko, wykonujemy półsłupek. Przechodzimy na kolejny łuk z poprzedniego okrążenia. Jedno oczko łańcuszka omijamy. Przechodzimy na kolejne i tutaj na tym oczku łańcuszka wykonamy dwa słupki. Pierwszy. Drugi. Przechodzimy na kolejne oczko łańcuszka, wykonujemy dwa słupki. Pierwszy. Drugi. W sumie cztery. Trzy oczka łańcuszka na pikotek. Przeciągamy nitkę przez te dwie pętelki. Przeciągamy oczko ścisłe. Przechodzimy na kolejne oczko łańcuszka. Wykonujemy tutaj dwa słupki. Pierwszy. Drugi. Przechodzimy na kolejne oczko łańcuszka. Wykonujemy dwa słupki. Pierwszy. Drugi. W sumie cztery. Przechodzimy na kolejny łuk, na to trzecie oczko łańcuszka, wykonujemy półsłupek. Trzy oczka łańcuszka na pikotek. Przeciągamy nitkę przez te dwie pętelki. Przeciągamy oczko ścisłe. Przechodzimy na kolejne oczko łańcuszka, wykonujemy półsłupek. Przechodzimy na kolejny łuk. Jedno oczko łańcuszka omijamy. Przechodzimy na kolejne oczko łańcuszka. Wykonujemy dwa słupki. Pierwszy. Drugi. Na kolejnym oczku łańcuszka dwa słupki. Pierwszy. Drugi. W sumie cztery. Trzy oczka łańcuszka na pikotek. Przeciągamy nitkę przez te dwie pętelki. Przeciągamy. Oczko ścisłe. Dwa słupki na kolejnym oczku łańcuszka. Pierwszy. Drugi. Przechodzimy na następne oczko łańcuszka. Wykonujemy dwa słupki. Pierwszy. Drugi. W sumie cztery. Przechodzimy na kolejny łuk. Na to trzecie oczko łańcuszka. Wykonujemy półsłupek. Trzy oczka łańcuszka na pikotek. Przeciągamy nitkę przez te dwie pętelki. Przeciągamy oczko ścisłe. Pół słupek na kolejnym oczku łańcuszka. Przechodzimy na kolejny łuk.
jedno oczko łańcuszka omijamy, na kolejnym oczku łańcuszka dwa słupki. Pierwszy. Drugi. I dalej. Pracujemy tak, jak pokazałam. Całe okrążenie. Tutaj, gdzie mamy łączenie elementów, pracujemy tak samo. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Oczko łańcuszka. Odcinamy, nitkę chowamy. Prawie gotowe. Robótkę trzeba wyprostować, nadać jej piękny kształt. Ja napinam, blokuję, prasuję. Jeśli to jest serwetka, możesz ją wykrochmalić. Mnie się podoba. Jeśli tobie również, łapka w górę. Dziękuję pięknie za uwagę. Zapraszam na inne moje filmy. I do usłyszenia. Cześć! Co powstanie przy użyciu elementów kwadratowych Janek u ciebie? Napisz proszę w komentarzu.